słuchamy rekolekcji księdza Roberta Skrzypczaka z Kościoła Akademickiego Świętej Anny. Zapraszam na kolejny fragment tych rekolekcji. Powiem tylko o Słowie Bożym, do którego tutaj będzie odniesienie. Jest to pierwsze czytanie z 12 marca, z poniedziałku. Czytanie o Syryjczyku Naamanie z pierwszej Księgi Królewskiej, który został uzdrowiony dzięki temu, że przybył do Izraela i zgodnie z tym, co polecił mu prorok Elizeusz, zanurzył się 7 razy w Jordanie. Nie było to aż tak szybko i tak prosto, jak ja to opowiadam. Dla mnie fascynujący jest komentarz, który za chwilę Państwo usłyszą do tego słowa i niesłychanie mocne odniesienie do naszego życia. Zapraszam, ksiądz Robert Skrzypczak, i Duch Święty niech działa. Naprawdę otwierajcie się, bo Pan Bóg działa poza czasem. Jeśli jesteś otwarty, jeśli zawołasz Go, powiesz, że pragniesz, żeby przyszedł do Twojego życia, to On przyjdzie. Może przyjść już teraz, przez to słowo. Zapraszam. Powoli zaczynamy zanurzać się w noce zbawienia, w noce paschalne. Pomalutku też poprzez te rekolekcje, poprzez wołanie o nadchodzącej nocy paschalnej, nocy zbawienia, jesteśmy zapraszani do tego, żeby podjąć przygotowania. Jeden z bardzo ważnych przygotowań, o których nie wolno zapomnieć, jeśli ktoś chce wziąć udział w czuwaniu paschalnym, w nocy paschalnej, jest poszukiwanie starego kwasu. Nie wolno wejść w świętowanie Paschy, zostawiając w jakimś kącie, za szafą, pod łóżkiem, stary kwas. Żydzi go nazywają chametz. Chametz, kwas, który jest znakiem instynktu zła w człowieku. Nie da się wejść w świętowanie przejścia Boga. Nie można poddać się działaniu Pana Boga, chowając w sobie ten stary kwas. Jezus często przestrzegał także uczniów. Mówi: uważajcie na kwas faryzeuszów i kwas Heroda. Uważajcie. Święty Paweł także przy jednej okazji, przed Wielkanocą, zwraca się do chrześcijan, uczniów Chrystusa w Koryncie. Mówił: wyrzućcie spośród siebie starych kwas. Kwas złości i przewrotności, abyście mogli stać się przaśni. Dlatego, że Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany, ofiarował się za nas. Poszukiwanie tego kwasu jest pewnym także obrzędem, że zapala się światło i zaczyna się wymiatać wszystkie kąty. Oczywiście my to często robimy przed świętami. Zajmujemy się tym właśnie wielkim wyprzątaniem, ale po to, żeby przywrócić porządek ogólny, estetykę domu. Jednak tutaj chodzi o ten kwas, który jest w nas, który Pismo Święte, Księga Rodzaju, nazywa instynktem zła w człowieku. Bóg, kiedy dopuścił potop na człowieka i kiedy został tylko Noe i ta grupa ludzi, którzy się uratowali, patrząc na człowieka, mówi: już nigdy więcej nie dopuszczę na nich konsekwencji ich własnych grzechów. Bo potop jest konsekwencją wywołaną przez ich decyzję. Przez decyzję człowieka. My dzisiaj też cały czas znajdujemy się w takim niebezpieczeństwie potopu. I terroryzm, i ewentualny wybuch konfliktów etnicznych, i nacjonalizmu, i wybuch kolejnej wojny nuklearnej. My cały czas mamy to przed sobą, przed oczami, ale więcej jeszcze. Nieszczęścia, które mogą wyjść z laboratoriów, także biologicznych, nieustanne szukanie przez niektórych ludzi, poszukiwanie zmiany, przeprowadzenia zmian w naturze człowieka, manipulacje genetyczne mogą wywołać skutki nieobliczalne. Dzisiaj też strasznie dużo się mówi o efekcie cieplarnianym, o tym, że tajfuny, kataklizmy, wylewanie wód,
jest spowodowane pewnymi naszymi decyzjami. Pewnym egoizmem w podejściu do drugiego człowieka, w podejściu do natury także, że człowiek się rozpanasza myśląc tylko o sobie samym. Po nas może być nawet i potop. Nie myślimy o tym, co odziedziczą po nas następne pokolenia. Ważne jest, żeby nam było dobrze. I Bóg, widząc to, do czego mogą decyzje ludzkie doprowadzić, mówi, będę ich teraz chronił przed tymi wszystkimi skutkami, nieszczęściami ich decyzji, bo przekonałem się, że istnieje w sercu ludzkim instynkt zła. Instynkt zła. Kościół katolicki nazywa to grzechem pierworodnym. Szczęśliwi rodzice, którzy macie albo mieliście małe pociechy dzieci, to przecież to od razu widać na malutkim dziecku. Grzech pierworodny. Naturalna skłonność do tego, żeby mieć swoje zdanie, żeby się sprzeciwić. Naturalny instynkt do tego, żeby się zezłościć. Dlatego też dzisiaj Słowo Boga zaprasza nas do tego, żebyśmy nie mieli strachu zanurzyć się w siebie samych, w poszukiwaniu tego starego kwasu, hamecu, żeby go wydobyć, pozbyć się go. Jeden z elementów bardzo ważnych przygotowania do Wielkiej Nocy. Dzisiaj liturgia słowa podpowiada nam, wskazuje nam na różne postaci. Przede wszystkim w Starym Testamencie słuchaliśmy o tym wodzu syryjskim, który ma na imię Naaman. Czemu się pojawia ten poganin? Taki człowiek nie wiadomo skąd wzięty nagle w Piśmie Świętym. Jakie to może mieć znaczenie dla nas? Czemu nam akurat liturgia słowa dzisiaj stawia go przed oczami? Widzimy człowieka, który ma bardzo duże uznanie u ludzi, który doszedł do czegoś w życiu, jest nawet, zaskarbił sobie nawet dobrą opinię u swoich władz, ma jeden problem. Pod swoim garniturkiem, pod swoim ubraniem nosi pewien wstydliwy problem, trąd. I dlatego to powoduje, że on nie znosi siebie samego, staje się człowiekiem nadwrażliwym. Człowiek, który z jednej strony jest bardzo doceniony, chwalony, który sobie zdobywa u ludzi punkty, a z drugiej strony nie znosi tego, co ma pod spodem. I ta nadwrażliwość powoduje, że wystarczy, że nawet ktoś mu podpowiedział, jedź do Izraela, tam jest człowiek, który ci pomoże, jest prorok. Kiedy ten prorok nawet do niego nie wyszedł, tylko mu kazał 7 razy się zanurzyć w Jordanii, w jakiejś brudnej izraelskiej rzece, jak Naaman odpowiada? Obraża się. Zabiera swoje tobołki, swoje walizki, swój plecak, wraca z powrotem. Człowiek, który się przyzwyczaił do tego, żeby okazywać mu nieustający szacunek. Najmniejszy brak szacunku powoduje u niego wściekłość, złość. Święty Augustyn mówił o tym. Weź człowieka pysznego do nieba i tak będzie niezadowolony. Mamy także króla izraelskiego. Drugi przykład, druga postać. No pierwsze postaci z brzegu. Pismo Święte jest jak lustro, pokazuje nam, kim jesteśmy, naszą ludzką naturę. Człowiek, który dostał w rękę władzy, ale który jest typem paranoicznym, podejrzliwy. Wszystko jest brane do siebie. Wszystko jest przeciwko niemu. Nawet list, który mu przysłał władca Syrii, prosząc go o pomoc, czy ten człowiek nie szuka ze mną zaczepki? Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w Nazarecie. Ewangelia dzisiaj przedziwna. Słyszeliśmy dzisiaj pewien fragment. Przypomnę wam cały kontekst, jak to się stało. Jezus Chrystus wraca do Nazaretu. Przypomnę, Nazaret to jest jego miasto rodzinne. Każdy z nas ma swoje miasto rodzinne, nie? Każdy z nas ma swój Nazaret. Gdzie żeśmy się wychowywali, gdzie jeszcze żyje ktoś z naszych ciotek, z naszych znajomych, może jeszcze nauczyciel ze szkoły żyje, może jeszcze stary ksiądz, który nas prowadził do bierzmowania albo ślubu udzielał. Jezus wraca do swojego Nazaretu, do swoich, do bliskich. I co się dzieje? Na początku piękna scena, zapraszają go w synagodze, idzie do synagogi swoim zwyczajem, jak zawsze to robił, zapraszają go do tego, może byś zabrał głos, może byś coś powiedział. Jezus Chrystus odczytuje, akurat rozwinął zwój, odczytuje fragment z Izajasza. Bóg posłał mnie, aby mu Bogiem głosił dobrą nowinę i tak dalej. Jezus, ludzie patrzą na niego zachwyceni. To jest nasz Jezus. Jeden z nas.
I w pewnym momencie Jezus zaczyna mówić te słowa, które żeśmy słyszeli. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Zaczyna mówić ludziom prawdę. Wspomina proroka, wspomina tego Syryjczyka Naamana, wspomina wdowę Sarepty Sydońskiej, żeby im podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, w historii Izraela się to działo. Że Bóg nie ma względu na osobę, ale wybiera tego, kto ma naprawdę serce otwarte. I nieraz się zdarzało, że jedyną osobą, która miała serce otwarte, wrażliwe, która miała empatię na Boga, to był jakiś obcokrajowiec. To był ktoś z niskiej półki, ktoś z oddali. I wtedy przestaje się to ludziom podobać. Nie chcą takiego proroka, który nie schlebia ich gustom, który nie odpowiada na to, czego oczekiwali. I dlatego mamy do czynienia z tą dramatyczną sceną. Nagła zmiana klimatu. Można w jednym momencie, w przeciągu 15 minut, przejść z adoracji i uwielbienia w złość i wściekłość. Piana sączy się z ust. Biorą Jezusa za ubrania i wyrzucają Go z synagogi. Więcej jeszcze, próbują Go prowadzić na skałę wyniosłą, żeby Go pozbyć się. Nie będziemy kogoś takiego słuchać. Wynocha stąd. O czym mówi dzisiaj to słowo? O czym nam dzisiaj próbuje sugerować liturgia słowa? Mówi o nas, o każdym z nas. To jest wspaniały komentarz do tego, w czym żyjemy. My żyjemy w tej atmosferze, w tej zupie, można byłoby powiedzieć, jednej wielkiej nieżyczliwości. Bierzemy udział w pewnej atmosferze, którą możemy nazwać cywilizacja żółci. Jeden na drugiego patrzy i to mi dokucza. Czemu się na mnie do diabła gapisz? Co ode mnie chcesz? I każdy dzień nam się tak zaczyna. Być może słuchaliśmy o tych ludziach z Nazaretu i myśleliśmy, co za typy, ja bym nigdy w ten sposób się nie odniósł do kogoś bliskiego, zwłaszcza do Jezusa. Pomyślcie, że Nazaret to są właśnie bliscy Jezusa. To jest słowo, które odnosi się do tych, którzy na Jezusie się trochę znają. Którzy się do Niego już trochę przyzwyczaili. Można byłoby dzisiaj przełożyć to na język współczesny. Można byłoby powiedzieć, to jest Ewangelia, która się dzieje pośród tych katolików. Pośród tych, którym o Jezusie nie trzeba trzy razy powtarzać. I okazuje się ta sama cywilizacja, ta sama atmosfera, ta cywilizacja żółci. Może komuś się to już z dzisiejszego poranka zdarzyło. Może tak się właśnie już dzisiaj zaczęło. Wstałeś lewą nogą i wszystko szło źle. Może już komuś się wydarzyło, że poszedł do kiosku kupić sobie gazetę i ta kioskarka jak zwykle nie pomyślała o tym, żeby sobie rozmienić na drobne, że będzie potrzebowała ci wydać z twoich 20 zł. To się nie zdarzyło dzisiaj, to się zdarza po raz kolejny raz, bo ona zawsze, bo ona nigdy. Nasze kłótnie rodzinne przecież ciągle wyglądają w ten sposób, bo ty zawsze, bo ty nigdy się nie domyślisz, bo ty nigdy nie zakręcisz tubki od pasty do zębów, bo ty zawsze musisz upaskudzić lustro w łazience, bo ty zawsze musisz zostawić wodę niedokręconą. Bo ty zawsze musisz zostawić lampkę zapaloną światło. Kto za to zapłaci? Ty płacisz? Bo twój mąż nigdy się nie odezwie do ciebie tak, jakby się należało. Nigdy ci nie odpowie od razu. Musisz poczekać. Bo on zawsze ma więcej uwagi, poświęca albo rubrykom finansowym, albo meczom piłkarskim. Pierwsza rzecz, którą musi sprawdzić rano, to jest poczta w komputerze, zanim się do ciebie odezwie. Tacy jesteśmy. Cywilizacja żółci. Bardzo dobrze można to odczuć, kiedy się ma samochód i się znajdzie za kółkiem i próbujesz wyruszyć, przejechać się po Warszawie i musisz zdążyć na 8 rano do pracy, a wcześniej jeszcze odwieźć dziecko do przedszkola. I nagle zaczynają się te paskudne korki i cię szolak trafia. I myślisz sobie, jeździsz po tych drogach z wertepami i wiadomo, kto jest winien za to, że te drogi mają dziury. Te Żydy i pedały, które się dobierają do władzy. I tak przechodzi nam życie.
Być może od dawna unikasz już komunikacji miejskiej. Bo w komunikacji miejskiej przecież ten kierowca czyha tylko zawsze na jedno, że kiedy będzie cię widział dobiegającego do autobusu, to czeka, żeby się zabawić i zamknąć ci drzwi przed nosem. Nie jest tak? A potem zaczyna rozpędzać i hamować, bo traktuje swoich pasażerów jak kartofle, które trzeba ugnieść. A na końcu jeszcze, kiedy już się zaczynają komentarze, to jeszcze zapali sobie swojego śmierdzącego papierosa. Jednego razu się zdarzyło. Nie pomogły komentarze, nie pomogły awantury. Ktoś wziął gaśnicę i mu tego wrednego papierosa wreszcie zgasił. W takiej cywilizacji żyjemy. Żółć nam podchodzi pod gardło. A potem, kiedy już próbujesz się trochę uspokoić, sobie włączysz radio. I co tam w tym radiu słychać? Chamy, zdrajcy, złodzieje, agenci. W takiej cywilizacji żyjemy, w takiej zupie żyjemy, kochani. Próbujesz pójść kupić sobie coś w sklepie, ekspedientka zawsze jest oburzona, zawsze jest naburmuszona. Nigdy na ciebie nie patrzy. Często idziesz do sklepu i widzisz osobę, która jest zajęta krzyżówką. Nie patrząc na ciebie ręką, a czasami się zdarzyło nawet nogą, pokazała na jakiś towar. Dlaczego? Bo nam dokucza fakt, że mamy komuś drugiemu służyć. Opowiadał mi kiedyś jeden z ekspedientów, mówi, który prowadził jakiś sklep z obuwiem sportowym. Mówi, przychodzą ci klienci i cały czas niezadowoleni przebierają. Ja mu podaję jedne buty, ten pasek między podeszwą a skórką jest za jasny, za biały. Dobrze, zmieniamy, następny. Przy trzeciej parze zaczynasz na niego patrzeć wilkiem. Przy piątej parze obejrzał, podziękował, poszedł. Myślałem, że zatłukę dziada. A potem my przychodzimy do domu i zajmujemy telefon, bo trzeba to wszystko wylać na drugiego człowieka i powiedzieć mu, jaki ten świat jest wredny, jacy wszyscy są wredni. I żyjemy w takim dniu pomiędzy tym banknotem 20-złotowym i kioskarką rano, a tym, co słyszymy wieczorem w telewizji, bo próbujesz się wieczorem usiąść sobie w fotelu, rozerwać się, otworzyć sobie telewizję i jak zwykle ten program jest do niczego. Nie są zaproszeni ci, których chciałeś, nie mówi się o tym, o czym się należy mówić i jak zwykle nikt z tych gamoni się nie zna na życiu. Nie potrafią nawet uderzyć w sedno, zająć się twoimi sprawami. No nie jest tak? I ubliża nam, ludziom, którzy należymy do narodu, z którego wyszedł papież, z którego wyszedł Małysz, z którego wychodzi Kubica, ubliża nam fakt, że komuś drugiemu będziemy służyć? Że komuś drugiemu ustąpimy miejsca? Słynnym zjawiskiem teraz jest tak zwana furia drogowa. Za kółkiem samochodowym zasiadają furiaci, którzy wchodzą do samochodu już mając w sobie napięcie, już rozedrgani w środku. I zawsze, prędzej czy później znajdzie się jakiś, który mi zajedzie. A piesi, oni się uwzięli na tym, żeby włazić pod koła, upośledzeni. W takich warunkach żyjemy, w takiej sytuacji żyjemy, takiego ducha mamy w sobie. Zasiadamy przed telewizorem, bierzemy za telefon, oddajemy się rozmowom i co? Jedno wielkie narzekanie. Przyzwyczaj się do tego, że kiedy zadzwonisz do twojej mamy, to mama zacznie wtedy. Zacznie się skarżyć na zięcia, na wnuki, na rentę, na sąsiadów, na to spłukiwanie wody, na kolejny raz windę nieczynną, na smród na korytarzu, na kupę po psie. Ktoś mi opowiadał jednego razu, że zadzwonił do swojej mamy i mówi, mama, jak się czujesz? A dzięki smydeczku, dobrze. A przepraszam, pomyliłem się chyba, bo mama zawsze inaczej zaczyna. Mamy bardzo dużo jadu na języku. Jesteśmy jadowici. Bardzo. Niewiele potrzeba. Wielką karierę w świecie robi polski blusk. Nasz towar eksportowy. Ja nieraz wsiądę do autobusu daleko, gdzie różnymi językami się mówi. Szybko się wyłowi.
polski bluzg. Latają po autobusie, po metrze, po tramwaju. Pewne nazwy zawodów, pewne części ciała, pewne czynności fizjologiczne. Nasz najlepszy towar eksportowy. Ciągle robi coraz lepszą karierę polski bluzg. I co robimy nieustannie? Kiedy patrzymy na ten świat, kiedy zasiadamy za kółkiem od samochodu, kiedy włączamy telewizor, kiedy słuchamy radia, kiedy komentujemy wydarzenia, rośnie w nas gniew. Co robimy, kiedy sobie przekazujemy wiadomości, kiedy jeden na drugiego zrzucamy nasze narzekania? Karmisz w sobie psa, który będzie za chwilę warczał, który będzie za chwilę wrzeszczał, bo to po nas nie spływa jak po kaczce. To nie jest bez znaczenia, jeśli ja od samego rana będę słyszał, jaki ten świat jest do niczego. Jacy ludzie są do niczego. Jak inni się uwzięli tylko po to, że szukają tylko pretekstu. Spatrzymy na siebie spod łba, czekając tylko na okazję, żeby sobie ulżyć, wybuchnąć, dać sobie upust. I potem chodzimy struci, chodzimy smutni, bo wszędzie jest tak samo. Idziemy załatwić do biura coś już nastawieni na kłótnie, bo trzeba załatwić. Bo z góry na pewno będą stawiane trudności. Bo urzędnicy przecież powszechnie wiadomo są od tego, żeby stawiać trudności, robić trudności. Z takim nastawieniem żyjąc, co robimy? Nieustannie w sobie karmimy psa, który będzie warczał, który będzie toczył pianę, który będzie szczekał i w końcu ugryzie. Ugryzie. Jadowić. Jeden do drugiego kiedyś mówił, moja żona zachorowała. Co się jej stało? Zatruła się. Ojej, jak do tego doszła? A, ugryzła się w język. Dzisiaj o tym mówi nam liturgia słowa. Za chwilę wracamy do rekolekcji. Dziś bądź zimny, bądź gorący. Spotkanie z księdzem Robertem Skrzypczakiem. Tym razem jako rekolekcjonistą. Rekolekcje z Kościoła Świętej Anny. Wygłoszone w pierwszej połowie marca tego roku. Mam nadzieję, że uda się Państwu wejść w to wydarzenie otwartym sercem, bo to naprawdę może zadziałać i bardzo, bardzo do takiej postawy zachęcam, żeby nie zmarnować darów Ducha Świętego, które w tym Słowie na pewno dla niektórych są przygotowane. Dzisiaj o tym nam mówi także Jezus Chrystus. Dzisiaj Jezus Chrystus staje wobec naszego życia taki, jaki jest. My nieraz mówimy, nawet jak do spowiedzi przychodzimy, mówimy, a nic specjalnego. Nic tam się nie wydarzyło, grzechów specjalnie nie mam, sama żyję. No trochę się złościłam, ale to każdy się złości. Jesteśmy specjalistami od tego, żeby sobie codziennie udzielić absolucji, rozgrzeszenia. Z tego, że jesteśmy napięci i źli. Jeden dla drugiego, nieżyczliwi. Nie mając ani jednego dobrego słowa o sobie nawzajem do powiedzenia. Ale to jest normalka. To jest taka właśnie zupa, w której żyjemy. Jezus Chrystus staje w obliczu tego, staje dzisiaj. I pozwala się odrzucić, nieustannie odrzucany, bo Chrystus ma inny sposób patrzenia na nas, inny sposób patrzenia na rzeczywistość. Jezus Chrystus, który nieraz nam przeszkadza. Dlaczego? Bo nie jesteśmy nieraz, przepraszam, wkurzeni na ludzi, ale jesteśmy nieraz wkurzeni także na wszystko. Na Pana Boga, na świat, na wszystko. Wszystko jest źle urządzone. Gdybym ja był Panem Bogiem, byłoby to zupełnie inaczej. Jezus Chrystus staje dzisiaj w obliczu nas. Staje. Tak jak stanął kiedyś przed ludźmi przyprowadzony przez Piłata. Piłat go postawił na środku przed ludźmi i mówi, oto człowiek. A ludzie jak zaczęli reagować, krzyczeć,
Na krzyż z nim! Wynocha z nim! Nie chcemy takiego Mesjasza! Nie chcemy takiego króla! Jak to waszą króla mam ukrzyżować? Podsyca atmosferę ten zimny demon, Piłat. Na krzyż z nim! I wtedy Piłat postanawia zrobić jeszcze jeden. Ma jeden pomysł, jeden fortel. Wiedział, że na Paschę jest stary zwyczaj, że wtedy wypuszcza się jednego więźnia. Amnestia. A jest tam w więzieniu jeden więzień, który nazywa się Barabasz, którego zamknięto z tego powodu, że on używa przemocy. Barabasz jest człowiekiem, który wierzy w to, doszedł do takiego przekonania, że jedynym sposobem na rozwiązanie problemów świata jest walnąć pięścią w stół, ryknąć, dać w pysk, użyć przemocy. Gdybym miał karabin, jak to dobrze nieraz, ja nieraz patrzę na nas, ja na siebie nieraz patrzę i mówię, jak to dobrze, że nam władza publiczna nie daje zgody na posiadanie pistoletu i karabinu w ręce. Ja sam nieraz tak reaguję. Niedawno zdarzyło się w tej parafii, gdzie teraz jestem, grupa dzieci do bierzmowania szykujących się, 12-latków. Wszyscy przychodzą w niedzielę do kościoła, modlą się. Ja nieraz odkryłem, dlaczego dzieci są takie skupione, takie bardzo skupione są. Słuchają uważnie, nie gadają ze sobą. Odkryłem po jakimś czasie, że są takie bardzo skupione, bo wysyłają SMS-y przez komórkę. W ten sposób szybciej im schodzi liturgia. Czasami ktoś ma jeszcze ukrytą słuchawkę. Wtedy można się podłączyć pod radio albo pod YouTube i słuchać sobie. Milej jest. Ale te dzieciaki, te nasze złotka, które przygotowują się do bierzmowania, które niedługo, za parę tygodni mają być przedstawione we wspólnocie parafialnej, to jest nasza młodzież, która przygotuje się do bierzmowania, za parę miesięcy przyjedzie biskup, będzie tak pięknie, otrzymają Ducha Świętego. Te dzieciaki jednego razu w swojej szkole zaczynają być podjudzeni przez inne dzieci pochodzenia muzułmańskiego, biorą krzyż i zaczynają deptać po krzyżu. Żeby się popisać, żeby pokazać, jacy oni są tolerancyjni i otwarci, jacy oni są wolni. Zrobili błąd? Zrobili. Zrobili rzecz paskudną? Zrobili. Zrobili. Jaką miał ksiądz Robert reakcję pierwszą? Zapysk i wyrzucić. To była moja pierwsza reakcja. Walknął we mnie pies, którego prawdopodobnie karmiłem wcześniej. Ja sobie potem dopiero zdałem sprawę. Ja mówię, no co zrobimy? Teraz ich wyrzucimy i co? Zostawimy ich z tym wszystkim? Kościele nie dostaną pomocy? Może trzeba z nimi siedzieć więcej, trzeba z nimi pracować, trzeba im wytłumaczyć, co się stało? Pomóc im odzyskać wrażliwość? Piłat stawia przed nami, tak jak kiedyś przed ludźmi, Jezusa i Barabasza. Co się dzieje? Mówi, wybierajcie, wybierajcie. My sobie nieraz myślimy, gdybym ja się wtedy tam znalazł, to oczywiście, żebym głosował na Chrystusa. Dlaczego tamci, nie możemy zrozumieć, dlaczego tamci ludzie wszyscy głosują na Barabasza? Chciałbym wam przeczytać jeden fragment, ten fragment, który opisuje tamtą scenę, tylko w innym tłumaczeniu. Nowe tłumaczenie przygotowane przez tak zwanych Żydów mesjanicznych. Wyszło po polsku to tłumaczenie, które uwzględnia także pewne niektóre hebrajskie oryginały. Jak zabrzmiała ta scena? W zwyczaju namiestnika było wypuszczać podczas świąt na wolność jednego więźnia, o którego prosił tłum. W tym czasie zatrzymano osławionego więźnia imieniem Jeszua bar Abba. Jeszua bar Abba. Jeszua znaczy Jezus. Jezus Barabasz. Kiedy zatem tłum się zebrał, Piłat powiedział im, kogo chcecie, abym wam uwolnił? Jeszuę bar Abbe, czy Jeszuę zwanego Mesjaszem? Bo zdawał sobie sprawę, że z zawiści go wydano. I tak dalej, i tak dalej. Potem znamy tę scenę. Przypis do tej sceny. Tłumaczenie aramejskiego Barabba, znane w polskim przekładzie jako Barabasz, znaczy syn ojca. Mamy tu więc dwie osoby o imieniu Jezus, Jeszua. Jedną, która jest synem ziemskiego ojca i drugą synem Boga Ojca. Niesamowite. Są niektóre kodeksy oryginalne, niektóre oryginały Pisma Świętego, które zachowały tą pierwotną tradycję. Jakiej sztuczki dopuszcza się Piłat? Stawia przed ludźmi dwóch Jezusów. Jeden Jezus, który nazywa się Bar Abba, czyli syn Ojca Ziemskiego, i drugi Jezus zwany Mesjaszem. Nie wiedzieliśmy o tym, prawda?
My mamy też w sobie swoje wyobrażenie Jezusa. Mamy swoją rację. Nieraz podejmujemy decyzję ze względu na swoją rację. Jakiego Jezusa wybierasz? Wybierasz tego Jezusa, który jest przekonany o tym, że trzeba użyć przemocy, że trzeba drugich przekonać siłą, użyć siły argumentu, czy tego Jezusa, który nie opiera się złu, który pozwala się odrzucić, który pozwala się opluć, który nie odpowiada tą samą monetą, daje się związać i pobić i nie krzyczy do boju. Zabierzcie się za nich. Nie protestuje, poddaje się, nie opiera się złu, odpowiada na zło dobrem. Którego z tych Jezusów wybierasz? I wszyscy wybierają tego Jezusa, który jest synem wyobrażenia Ojca Ziemskiego, Barabasza. My też być może mamy swoje wyobrażenie Jezusa, mamy swoje wyobrażenie prawdy, mamy swoje wyobrażenie o tym, co to znaczy patrioty, co to znaczy religijność, co to znaczy godność ludzka. Złościmy się nieraz w imię najwyższych wartości, w imię tego, co nam się wydaje najważniejsze. I ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć. Druga noc Paschy jest nazwana nocą wiary. Bo Bóg przychodzi z pomocą także, na nowo zanurza się w tę noc, która w nas się znajduje. Ta noc nazywa się Abraham. Abraham zostaje dwa razy wezwany przez Boga. Jeden raz zostaje wezwany przez Boga, kiedy znajduje się w sytuacji wielkiej obolałości, dlatego że kończy mu się życie, on to czuje. I nigdy nie doszedł w życiu do tego, czego najbardziej pragnął, bo są małżeństwem z Sarą bezdzietnym. I w pewnym momencie pojawia się Bóg i obiecuje mu Izaaka. Obiecuje mu syna. I Abraham rusza w drogę, idąc za Izaakiem swojego serca. To pierwsze wezwanie Abrahama było łatwe, bo Pan Bóg mu obiecał to, co gdzieś głęboko ma w sercu zapisane. Abraham rusza nawet w uciążliwą drogę, idąc za tym głęboką projekcją siebie samego, którą ma zapisaną w sercu. Idzie. Ale w pewnym momencie, kiedy ma w swoich dłoniach Izaaka, Izaak znaczy śmiech, bo Pan Bóg go bardzo pocieszył, kiedy mu dał to dziecko i kiedy to dziecko osiągnęło wiek ponad 30 lat, w pewnym momencie Bóg na nowo pojawia się przed Abrahamem i mówi: Abrahamie, ofiaruj mi twojego syna w ofierze. I teraz Abraham znajduje się w sytuacji, kiedy Bóg zagraża Izaakowi jego życia, najważniejszej projekcji jego życia. Najważniejszemu pragnieniu jego życia, wyobrażeniu o tym, dlaczego życie ma sens. Nagle Bóg staje jakby przeciwko niemu. Nagle Abraham poczuje się zniszczony. Ale co robi Abraham? Idzie, ładuje drewno na osła, bierze swojego syna Izaaka i w nocy zaczyna iść na miejsce, które Bóg mu wskazuje. Idzie, nic w sercu nie rozumiejąc, serce mu się kroi na kawałki, nie rozumie. I nie odzywa, idzie milcząc, nie rozmawia swoim synem, nie odzywa się do Izaaka. Co się dzieje tej nocy? Tej nocy Bóg przechodzi przez serce Abrahama. Idzie do samego korzenia, momentu, kiedy człowiek może się zbuntować nie tylko przeciwko drugiemu człowiekowi, może zbuntować się przeciwko Bogu samemu. Rzeczywiście może się dokonać to, co my nazywamy polskim szlag mnie trafił, przepraszam. I co się dzieje? Abraham w tym momencie, tej nocy zaczyna, czuje się ratowany przez Boga w miejscu największej swojej wrażliwości, największej swojej słabości. Dlaczego? Bo Bóg w tym momencie otwiera mu serce na bezmierną miłość. Niezmierną miłość do Boga w tej chwili. Czuje ogromne zaufanie do Boga, mimo że nie rozumie. Są pewne komentarze cudowne. Dlaczego Abraham wtedy, wstępując na górę, nie rozmawiał z Izaakiem? Dlaczego? Nie potrafił mu wytłumaczyć tej sytuacji. I Abraham, kierowany ogromną miłością w sercu, myślał sobie wtedy: lepiej, jeśli to dziecko uzna mnie, ojca, za potwora, niż żeby miał myśleć źle o Bogu. Umrzeć myśląc źle o Bogu. Woli zanegować siebie samego, postawić krzyżyk na sobie samym, niż żeby zniszczyć w swoim synu wyobrażenie Boga kochającego, Boga miłosiernego. I Bóg wtedy, kiedy Abraham z posłuszeństwa będzie gotowy, żeby złożyć Izaaka w ofierze, wstrzyma mu rękę. Powie: dosyć, wystarczy, widzę, że nie odmówiłeś mi nawet Izaaka, swojego serca.
byłeś gotowy, żeby oddać to, co ci się wydaje najcenniejsze. Nie broniłeś tego z miłości do mnie. Dlaczego Bóg dopuścił na Abrahama taką próbę? Dlatego, że w pewnym momencie dopuści tę samą próbę na siebie samego. W ten sam sposób podda siebie samego próbie. Zostanie poddana próbie ojcowska wrażliwość Boga, kiedy odda swojego syna. I wtedy już nikt nie wstrzyma ręki ojca. Nowy Izaak, syn Jezus Chrystus, zostanie oddany na ofiarę. Rzucony na pożarcie złu, żeby ze zła wyprowadzić dobro. Że wtedy miłość Boga nie zostanie powstrzymana żadnym skrupułem. Odda swojego syna, żeby ratować nas. Mnie bardzo porusza zawsze w czasie Wigilii Paschalnej jeden fragment z Eksultetu. To jest piękna pieśń, która wprowadza Wigilię Paschalną. Żeby uratować niewolnika, poświęciłeś syna. Kto nas uratuje z tej cywilizacji żółci? Kto mnie uratuje z mojej złości? Kto wydrze mi z serca tego psa warczącego? Miłość Boga, miłość, która się nie ogranicza, która nie zatrzymuje się wobec mojej małoduszności, podłości, która mi przebacza, bierze mnie w obronę, która mnie kocha nawet wtedy, kiedy jestem wściekły i zły. Kocha mnie. Ten antybiotyk Boga, który nazywa się przebaczenie, jest jedyny w stanie rozminować moje serce. W jaki sposób zmienić tę trudną cywilizację, tę atmosferę wściekłości i napięcia, zmieniając serce ludzkie? Jezus Chrystus daje się odrzucić nieustannie, ale buduje nową cywilizację, cywilizację baranków, bo On jest barankiem paschalnym. Kto jest gotowy dzisiaj przyznać się do tego baranka? Kto jest gotowy w sobie samym, w swoim sercu, w swojej wrażliwości zainicjować tę nową cywilizację? Papież ją nazywał cywilizacją miłości. Cywilizacja baranków, która odpowiada dobrem za zło. Za Jezusem Chrystusem nie idą psy, nie idą wilki. Idą baranki, ci, którzy pozwalają się rozbroić. Którzy odpowiadają na zło niewinnością. Kochają, nawet jeśli ten drugi, którego trzeba kochać, okazuje się zły, okazuje się moim nieprzyjacielem. Ale taka miłość objawia się tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko taka miłość jest w stanie uratować ten świat. Tylko taka miłość jest w stanie uratować nasze rodziny. Tylko taka miłość, taka Pascha, taka noc, z której Bóg ze złości może wyprowadzić coś tak wspaniałego, jak miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. Takiego, jakim jestem. Dziś rekolekcje, które nie są wypełnianiem czasu. Proszę mnie dobrze zrozumieć, żebyśmy my wszyscy rzeczywiście odkryli tajemnicę tej Wielkiej Nocy. Po to są te rekolekcje, żeby coś poruszyć, żeby wyrwać nas z takiego myślenia o tym, że trzeba zrobić porządki, że jajka pomalować. Naprawdę, to nie chodzi o te jajka, naprawdę. Można je malować, jeżeli ma się tą prawdziwą treść. Jezus, który zmartwychwstał, umarł i zmartwychwstał. A jak się nie ma, to naprawdę już jajka nic nie pomogą.